zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, na dzień dzisiejszy wszystkie te litery LGBT, czyli lesbijki, homoseksualiści, ci, co preferują panie i panów, im wszystko jedno, wszelakiego rodzaju, no, odchylenia, można powiedzieć, o takiej klasycznej męsko-damskiej relacji, gdzie jest pochwa, gdzie jest mieczyk, gdzie są dzieci i tak dalej, i tak dalej. No to przez długie lata homoseksualizm był traktowany jako choroba psychiczna. W Ameryce w latach 1970 Stowarzyszenie Psychiatrów i Psychologów Amerykańskich doszło do wniosku, że to nie jest choroba psychiczna. No ciekawa sprawa jest, że w tym stowarzyszeniu, czy w całej tej grupie komisji, to tam na 12 to chyba 6 było właśnie homoseksualistów. No i oni zdecydowali, że homoseksualizm nie jest chorobą psychiczną. No i dzisiaj mamy mniej więcej wyniki tego, że mamy 51 płci, że mamy najróżniejszych transwestytów. No i dzisiaj będzie taka historia właśnie takiego transwestyty, który urodził się jako Stefan Buchanan, a później zaczął żyć jako Susanna Monika. Facet urodził się w 1948 roku. Był w wojsku, służył w czasie wojny w Wietnamie, służył w marynarce wojennej. No po zwolnieniu z wojska nie był wyrzucony. Stefan Buchanan zaczął żyć jako Susanna Monika. No i Stefan Monika przeprowadził się do Oregon, stanu Oregon. Jak popatrzycie na mapę Ameryki, no to jeżeli tutaj jest, patrzycie na prawą stronę Ameryki, no to tu jest Atlantyk, w tą stronę jest Anglia, z tej strony jest Pacyfik. Także tu pod Kanadą jest stan Washington, tutaj jest Oregon, a tu jest Kalifornia. Oregon no to jest mniej więcej taka bardzo lewacki stan. Tam wszyscy socjaliści pouciekali. Jak słyszycie, Portland, Oregon, no to właśnie tam, gdzie spalają, gdzie Antifa pali urzędy, gdzie komunistą jest burmistrz i mówi, że takie protesty to są prawidłowe, no to właśnie jest ten stan, to jest Portland, Oregon. No i w tym Oregonie Susanna Stefan kupiła sobie farmę, no nie farmę, kupiła 10 hektarów krzaczorów, lasów w Wimmer, w tym w Oregon. No i zaczęła karmić, czy tam mieć świnie, kury. No i prowadziła biznes, zakładała ogrodzenia, zakładała bramy. No jak kawał chłopa, no to tak, takim był takim kowalem, a nazwała się to Biała Królowa, także facet miał grydykę Adama, jabłko Adama, przypuszczalnie głos, no i ręce jak i madło, no ale przedstawiała się jako Susan Monika. Kiedy Stefan Monika kupił te krzaczory w Oregon, no to została postawiona jedna wielka stodoła, no a później zaczęła się budowa domu. Cała ta posiadłość była kupiona w 1991 roku. Po 22 latach Stefan Monika wynajęła sobie pomocnika Roberta Honey. No i on w zasadzie, no to był takim pomocnikiem, był robotnikiem, był stolarzem, no cokolwiek tam potrzeba było zrobić, no to robił. Za dużo
mu nie płaciła, za dużo mu nie płaciła, no bo tak jak jego córka opowiadała, no to dostawał gotówkę, no i mógł mieszkać w kanciapie, sobie miał jakąś taką przyczepę kempingową, czy jakąś większą przyczepę, no i mieszkał sobie ten jej pomocnik Robert Honey na tej posiadłości. No i on obiecał, że zbuduje tej Monice Stefanowi cały dom. Od początku on fundamentów po sam dach. Córka tego robotnika powiedziała, że ojciec był spokojny, że lubił żyć w ciszy, w krzaczorach, w lesie, no ale w tej ciszy, cisza się okazała za spokojna w grudniu 2013 roku. No i kiedy córka faceta o 2 miesięcy nie słyszała, no to troszeczkę się zdenerwowali, spanikowali. No i skontaktowali się właśnie z tym Stefanem, Moniką. Pojechali tam, rozmawiali ze Stefanem, Moniką, no i która powiedziała, że w zasadzie od paru miesięcy to nie widziała ich ojca. No i powiedziała tym dzieciom, że w zasadzie ich ojciec wyjechał 4 miesiące wcześniej, no jeżeli oni chcą zabrać jego rzeczy, no to mogą sobie zabrać rzeczy. No i te dorosłe dzieci poszły do tej przyczepy, no i zobaczyli, że coś tam się źle dzieje. Jego ukochana, ulubiona kurtka skórzana była na krześle, jego pies ciągle tam latał, bo wygląda na to, że Monika Stefan go żywiła, wszystkie narzędzia tam były, także wyglądało, że jak facet miałby opuścić to miejsce, no to by wszystko pozabierał. No także Suzanna Stefan nie za bardzo sobie alibi robiła. No przypuszczalnie, no pełna rozumu to nie była, tak? Facet, który myśli, że jest kobietą, no to nie była pełną rozumu. Także dzieci napisały takie w policji, powiedziały, że ich ojciec jest zaginiony. No i przez parę miesięcy tam policja nic nie robiła. No nie mieli co znaleźć, no bo on żył w zasadzie gotówką i tam nie było widać żadnych jego ruchów. Także karty kredytowe to pokazują wszędzie i wszystko, co kto robi. A on jednak używał gotówki, także był niewidoczny. I policja pojechała na tą posiadłość tej Moniki, Suzan Moniki Stefana, no i zaczęła się pytać, także, że cała ta posiadłość, no to miała jakieś takie stare złomy, stare dżanki, jakieś szopy, baraczki i tak dalej, także, że było to dosyć dziwaczne dla nich. No i Monika Stefan, Suzanna Stefan powiedziała policji, że ten Robert zaginiony, no to w zasadzie pracował przez pół roku, no ale później powiedziała, że coś się stało niedobrego, bo ktoś z jego rodziny zadzwonił, powiedział, że ma problemy jakieś tam małżeńskie, no i on jako ojciec w zasadzie pojechał do swojej rodziny. No ale zanim pojechał, to Suzan Stefan powiedziała, że zaczął pić jeszcze więcej niż pił, że się zachowywał jakoś dziwacznie. Niby, że powiedział, żeby ona czy Suzan Stefan, żeby się zajęła tym psem. Policja zaczęła patrzeć się, no i popatrzyła się, że były pewne ruchy na koncie zasiłkowym, bo w Ameryce no to jest tak zwany EBT card, czyli Electronic Benefit Transfer Card, także kiedyś to były czeki takie, rząd z podatków ludzi pracujących dawał takie czeki i tymi czekami ludzie płacili
w sklepach, no ale później, że to był wstyd, no to powiedzieli, że to jest wstydliwe dla tych ludzi na zasiłku, to rząd zaczął wydawać karty elektroniczne, które wyglądają jak karty kredytowe czy karty debetowe. Na niektórych, no to czasami ludzie się śmieją, bo jak ktoś kupi i wyrzuci ten rachunek, to tam kiedyś pokazywało, że tam jest 3000, 5000 czy 10 tysięcy, jaki jest balans, no teraz już tego nie drukują, ale to właśnie państwo zrobiło to tak, żeby ci, co żyją na zasiłku, nie wstydzili się, że żyją na zasiłku. No i policja zobaczyła z tych wyników, że ta karta zasiłkowa była używana gdzieś w jednym ze sklepów, no i pojechali, zobaczyli te karty, zobaczyli te kamery wideo, te wszystkie nagrania, no i okazało się, że kto używał tej karty, no nie ten zaginiony, tylko że ta Susan Stefan to używała. No i wtedy policja mówi, no tak, to coś chyba jest nie tak, tam musiało coś się stać. No i policja dostała nakaz, pojechali do tego Transvestity, na tą działkę, no znowu zobaczyli, że to jest coś nieprawdopodobnego. Facet miał jakieś odpady przemysłowe, jakieś stare ciężarówki, zgniłe jedzenie i tak dalej. No i był smród, przede wszystkim jeden wielki smród. No i jak chodzili, to zobaczyli, że tam było kawałek ludzkiej nogi. Jak było kawałek ludzkiej nogi w takim bajorku, no to wtedy się zorientowali, że coś jest nie tak. Sprawdzili, że to nie była kość jakaś zwierzęca, tylko ludzka. No i była w zasadzie odgryziona, odcięta. No i kiedy policja przyniosła ci detektywi, ci przesłuchujący przynieśli tą w zasadzie zaczęli się pytać o tą nogę, no to ona się załamała, on się załamał. No i opowiedział Stefan, Susanna Transvestita opowiedział dziwaczną historię. Powiedział, że któregoś dnia, kiedy tam powróciła z zakupów, to zobaczyła, że świnie z jakiejś szału żarcia dostały. No i jak ona poszła, to zobaczyła, że ten Robert leżał tam na ziemi, a że został rozgryziony, ale że w zasadzie to jeszcze żył, że był gryziony na żywca. No i ten transvestita, Susanna Monika Stefan, powiedziała detektywom, że nie mogła na to patrzeć, nie mogła patrzeć na to i że w zasadzie nie chciała zastrzelić swoich świń, no to jego zastrzeliła z litości. No i powiedziała, że w zasadzie to świnie, jakby miała świniom pomóc, to też by z litości je zastrzeliła, no ale w tym wypadku zastrzeliła pomocnika. No i co zrobiła? Zostawiła ciało tego człowieka, no i te świnie w zasadzie to wykończyły go, pogryzły, zjadły. Później to, co zostało, no to pozbierała, pozbierał, wsadził, było to wsadzone do torby na śmieci, no i wyniesione gdzieś tam, przypuszczalnie niezakopane, tak, że jakieś dzikie zwierzęta w lesie po prostu powyciągały to wszystko, no i przyciągnęły do tego bajorka, jeziorka, no tak ona mówi. No i tłumaczył ten transvestita, Stefan, Susanna, było tłumaczone, że bała się policji, że policja przyjdzie, no i pozabija te wszystkie jej świnie. Ona kochała te świnie, lubiła te świnie i się bała, że w zasadzie nie chciała ich stracić. Kiedy policja już mówi jej, a co tam jeszcze będzie znalezione, no to ona powiedziała, że
No, będzie jeszcze więcej. No i na całej tej plan narysowała, gdzie jest, narysowała taki krzyżyk, mówi, szukajcie tam. No i tam będzie Steve, czyli następny Stefan. A Stefan, no to był Stefan de Licinio, czyli taki robotnik, pomocnik, który był przed tym Robertem. Także w 2012 roku, kiedy ten poprzedni człowiek pracował, ten transwestyta Susanna Stefan powiedziała, że zginęły jej dwa rewolwery. No i poszła do tego de Licinio, no to odnalazła te rewolwery, no i zaczęli się bić, zmagać i tak dalej, no i pistolet wystrzelił, postrzelił niby tego Stefana w tył głowy. Ten Stefan zamiast, nie został zabity, to się zerwał, zaczął ją ścigać, no i ona uciekła do stodoły, później w stodole tam się zaczęli szarpać, tamten upadł na kolana, a ona akurat miała jakiś sztucer, no i wzięła go w tył głowy, zastrzeliła. Także, że nerwowy transwestyta, nerwowy Stefan, nerwowy Susanna. No i co zrobiła z tym ciałem tego Stefana? No również dała je, wrzuciła je do świń, no i świnie wszystko zeżarły, a później zakopała wszystko to, co zostało. Przepraszam, kiedy policja się pytała, czy są tam jakieś inne ciała, no to ona troszeczkę się wstrząsnęła i powiedziała, mówi tak, nie będę wam mówiła o 17 innych ciałach, mówi, bo w takim układzie będę musiała siedzieć w więzieniu całe życie. No to pokazuje po prostu stan psychiczny tej osoby. Ten transwestyta Stefan był zaaresztowany w 2014 roku, oskarżony o dwa morderstwa, oskarżony o zbezczeszczenie zwłok. No i po godzinie rozprawy została skazana. Świnie oczywiście zostały zniszczone. Policja pojechała na tą posesję, wykopali tam ponad 100 dziur, no ale nic nie znaleźli poza tymi ciałami, czy tam to, co zostało z tych ciał dwóch ludzi, no jakieś różne tam rzeczy osobiste, buty, nie buty, ale nie całe ciała. W 2015 roku na rozprawie, no to był jej, no w zasadzie kryminalista, z którym spędzała czas w tej samej celi więziennej. No i on powiedział, że Stefan Monika, że dała mu kartkę na urodziny, że najbardziej słodka morderczyni z hrabstwa Jackson. Także, że nie bardzo myślała, ale miała jak chyba poczucie humoru. No i on odpowiedział, że w zasadzie ten Robert, no to oni się jednak pobili, no i że ten Robert chciał ją zgwałcić. Także chyba wygląda, że miała albo dobre peruki, no albo Robert musiał być nieźle nagazowany. No i transwestyta wziął tego Roberta, zabił i wrzucił do chlewu, gdzie to wszystko zostało wykończone przez te świnie. No, policja się zastanawia, czy tam faktycznie są jakieś inne ciała. Na razie nie znaleźli. No, ale możliwe, że po prostu była takim przez 20 parę lat, no to tam różni ludzie przyjeżdżali. No to ona mogła ich powoli wykańczać. No, także zboczenia są nieprawdopodobne, odchylenia są nieprawdopodobne, stan psychiczny jest też nieprawdopodobny. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, dziękuję konserwatystom, republikanom, że głosujecie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów, patrzcie się na ceny benzyny, patrzcie się, co się dzieje politycznie, patrzcie się, co się dzieje podatkowo. Zmieńcie swoje głosowanie na 2022-2024. Zdrowia dla normalnych.